Cześć kochani, chciałabym dzisiaj dla Was zacząć serię o najbardziej kryjących podkładach, jakie posiadam. Na takie dni, kiedy potrzebujecie maksymalnego krycia. Wiem, że są tutaj fanki kryjących podkładów, bo jak zawsze Wam robię jakieś ankiety na Instastory, to pytam, jakie podkłady wolicie, czy naturalne, czy kryjące. Większość jednak Polek wybiera podkład, który kryje, chociażby w średnim stopniu, ale lubimy mieć naprawdę kryjący efekt. Nie lubimy takich przejrzystych, świetlistych w większości. Napiszcie mi w komentarzach na dole, jak to jest u Was, czy wolicie naturalne wykończenia, czy wolicie, żeby niedoskonałości były mocno zakryte, a może właśnie wolicie bardziej krem BB plus jakiś tam korektor. W każdym razie, dzisiaj dla tych, którzy lubią mocne krycie, którzy potrzebują zakryć co nieco, zaczynam serię o kryjących podkładach. I dzisiaj pierwszego dnia użyję sobie podkładu Derma Blend, ponieważ jest to podkład mocno kryjący. Mam tutaj dwa kolory. 15 i 25, pokażę Wam te dwa kolory. Mam dwa, ponieważ w zależności od tego, jaka moja skóra danego dnia jest, jaki ma odcień, jaki makijaż planuję zrobić, to takiego używam. Czasami mieszam te dwa kolory. Niestety one mają tendencję do oksydowania, więc to jest zdecydowany minus, ale są to bardzo dobrze kryjące podkłady. Mają dużo pigmentów w sobie, trzymają się długo i zauważam, że nie zapychają mojej skóry, więc to jest super. Ok, kochani, to zaczynamy make-up. To zaczynamy make-up twarzy. Jak widzicie, make-up oczu mam już zrobiony, bo już nie będę tutaj, wiecie, przedłużać. Tu chodzi o podkłady. 15, czyli kolor opal. To są w ogóle dwa najpopularniejsze kolory z Derma Blendu. Jest jeszcze chyba 35, z tego co pamiętam, ale on już jest opalony i nigdy się do niego nie jakby moja skóra nie dopasowała. I 25. I 25, słuchajcie, używam, jak tylko Derma Blend wszedł, to używałam go często na studiach. Kto pamięta, jak jeszcze były w białych tubkach kiedyś. Dobra, tutaj macie te dwa kolory, czyli 15 i 25. I niestety, zaraz Wam pokażę, zrobimy sobie przed i po, tak wyglądają przed. I zaraz zrobimy po, jak wyschną i zoksydują. Niestety właśnie one mają tendencję do oksydowania. Szkoda, bo ten 25 byłby idealnym kolorem, natomiast on bardziej wchodzi później na mojej buzi w różowe, dlatego dzisiaj sobie po prostu oba te kolory zmieszam. Są to podkłady marki Vichy, są to podkłady apteczne, są dosyć drogie, natomiast nie podaję Wam cen, bo w każdej aptece inaczej, są też różne promocje. Jak coś znajdę, to Wam podlinkuję na dole, natomiast one są często w różnych promocjach. I jeszcze jedna ważna rzecz jest taka, że używamy małej ilości, ponieważ one mają, te podkłady, które mają w sobie dużo pigmentu, naprawdę wystarczy trochę, żeby zakryć całą twarz, także nie potrzebujemy dużo. Ok, więc standardowo nakładam na pół twarzy, żebyście zobaczyli, jak on kryje. Ja już robiłam oczywiście testy tych podkładów nieraz, ale w dzisiejszym filmie skupiam się konkretnie na najbardziej kryjących podkładach, jakie posiadam w swoim arsenale. I jutro i pojutrze Wam pokażę kolejne i sobie porównamy, wybierzemy też naszego ulubieńca, który najlepiej Waszym zdaniem i moim zdaniem będzie wyglądał na mojej twarzy. I to jest jedna warstwa, jak widzicie, wszystko jest zakryte, może jakieś jeszcze pojedyncze niedoskonałości prześwitują, wtedy biorę sobie tą gąbeczkę, gdzie mam resztkę lub pędzel, bo często nakładam go też pędzlem albo palcami, on też jest świetny do nakładania palcami i wklepuję tutaj te pozostałości właśnie w to, co mi zostało. Ewentualnie biorę sobie jeszcze trochę podkładu na gąbkę i dokładam cienką drugą warstwę, ale najczęściej już tego nie robię, bo jak widzicie, krycie jest super. To jest w ogóle podkład bardzo plastyczny, to znaczy, że on długo zasycha, więc jeżeli zrobicie jakieś, coś Wam nie wyjdzie, coś tutaj przynosi, źle zblendujecie, to macie nadal czas, żeby to poprawić. To nie jest tak jak z Derma Blendem, że on zastyga na matowo, na sucho, tylko on jeszcze no chwilę mu zajmie, żeby zaschnąć. Więc żeby go dobrze wyblendować, dobrze rozprowadzić tutaj czy na szyi, czy właśnie w jakichś takich trudno dostępnych miejscach, macie na to czas. I coś jest takiego w tym podkładzie, że ja już tutaj nie za bardzo używam korektor. Zawsze jak używam właśnie tego podkładu, to w sumie rezygnuję z korektora. Nie wiem, co takiego jest. Może to, że ma takie krycie, ale że nieźle wygląda pod tymi oczami. Ja już nie stosuję tutaj dodatkowo korektora, bo jak sobie tutaj gąbeczką czy pędzelkiem dotrę pod oczy, to naprawdę ta okolica wygląda już dobrze. Oczywiście wrócę do Was za kilka godzin i się pokażę. Ok, porównajmy sobie strony. Zobaczmy też go z bliska. No jak widzicie, są nierówności, ale ten podkład ma w sobie to, że on nie
podkreśla ich. One są na skórze i tak naprawdę, o ile nie przypudrujemy za mocno, to te niedoskonałości nie będą się jakoś, te nierówności nie będą się jakoś tak bardzo, bardzo rzucać w oczy. Więc to jest zdecydowany plus tego podkładu. No i jego minusem jest to, że oksyduje. To już Wam mówię od razu. Minusem jest też cena, możemy powiedzieć, że jest drogi, ale z drugiej strony, tak jak Wam wspominałam, starcza na dość długo. Także są nadal fanki tego podkładu i ja się nie dziwię, bo ja nadal mam go w swoim arsenale i nadal go stosuję. O, już widzę, że mi tutaj ciemnieje na skórze. No i lecimy drugą stronę. Zobaczymy też, jak będzie wyglądał na buzi właśnie po chwili. Także widzicie, kochani, krycie jest i ja bym najchętniej tak to zostawiła, bo podoba mi się ten efekt takiego naturalnego wykończenia. On nie jest bardzo matowy, ten podkład, ale nie jest też jakiś rozświetlający. Ma takie naturalne wykończenie, mimo tego, że jest no, niesamowicie mocno kryjący. Jeden z lepiej wyglądających podkładów właśnie kryjących. Ale niestety musimy go przypudrować. I teraz problem z nim jest taki, że jak przypudrujemy go, ja zauważyłam, jak przypudrujemy go pudrem sypkim, nawet tym z Derma Blend, czy jakimś innym, którym jest taki, wiecie, transparentny, to często ten podkład wygląda bardzo źle, więc ja wolę go przypudrować pudrem takim, czyli pudrem w kamieniu. Tutaj mam akurat MACa NC20 Studio Fix. To jest akurat puder mineralny. Także po prostu biorę sobie pędzel i ładuję pudrze, strzepuję i robię coś takiego. Po prostu w ten sposób utrwalam. Nie znalazłam sposobu, żeby używać puder transparentny, puder sypki, żeby to wyglądało dobrze. Nie wiem, jak jest u Was, napiszcie mi, dziewczyny, jakie były Wasze doświadczenia, ale niestety jak przypudrowywałam pudrem sypkim, to uzyskiwałam efekt takiej maski i po prostu wtedy się robiła naprawdę taka szpachla. Więc to jest jedyny sposób, żeby u mnie to naturalnie i dobrze wyglądało, żeby nie było zbyt dużej pudrowości i żeby nie uzyskać właśnie złego efektu. No i podobnie jest teraz z bronzerem. Jak użyję bronzera jakimś za mocnym pędzelkiem, zbyt szorstkim, to niestety brzydko się to będzie osadzać na buzi. Użyję sobie tego bronzera z Too Faced, który jest z kolekcji pierniczkowej. Robiłam test tej kolekcji, podlinkuję Wam ją na dole. To jest Gingerbread Tan Spicy Bronzer. Już mi się starł tutaj ten ciastek, ale do tego też muszę użyć bardzo miękkiego pędzla, bo tak jak mówię, jeżeli zrobię to zbyt szorstkim, to ściągnie mi po prostu ten podkład spod spodu i to nie wygląda zbyt fajnie. Także musi być mięciutki pędzelek. I jak nałożyłam bronzer, to jeszcze tym pędzlem od pudru wyrównuję sobie tutaj wszystkie linie, żeby nie było żadnych nierówności. Okej. I nie nakładam rozświetlacza, bo wiecie co, jakoś dzisiaj nie mam ochoty na to, mam dosyć mocno pomalowane oczy. Nałożę sobie pomadkę i będzie to Pillow Talk od Charlotte Tilbury, mój ulubiony nudziak, wrzucałam Wam ostatnio na Instagram. Tak wygląda cały make-up. Jeszcze Wam pokażę z bliska ten podkład. Proszę bardzo. I pokażę Wam też mój swatch. Zobaczcie, moim zdaniem trochę ściemniał, szczególnie ciemny pociemniał. Jest różnica w kolorze. Okej, kochani, mam nadzieję, że pierwszy dzień Wam się podobał, a jutro sobie przetestujemy kolejny. No hej, kochani, witajcie drugiego dnia. Dzisiaj będziemy omawiać inny podkład, który jest kryjący, ale trochę z innej półki, trochę z innym wykończeniem. Lancome Ten Idol Ultra Wear. Mam w dwóch kolorach, zaraz Wam oba kolory pokażę. Bardzo duże spektrum kolorystyczne, jeżeli chodzi o ten podkład. Dostępny w Sephorze, chyba też w Douglasie. W szklanej butelce luksusowy podkład z Lancome. Dobrze kryjący. Niektórzy go lubią, niektórzy nie lubią, ale nikt nie może odmówić, że ten podkład się bardzo długo trzyma. Okej, dwa kolory, które sobie dobrałam. To jest ten, który używam najczęściej, to jest 0,25. Tak wygląda. A drugi jest 0,11. Niektórzy narzekają, że ten podkład ciemnieje, a ten 0,11 jest bardziej różowy. Widzicie, ten 0,11. Tak wyglądają. Także ja używam 0,25 najczęściej. Niektórzy narzekają, że ten podkład za bardzo ciemnieje. Dołożę sobie 0,25. I to chyba zależy od osoby, wydaje mi się, bo słyszałam różne opinie. U mnie czasem tak, czasem nie. Powiem Wam, że ogólnie lubię ten podkład i jakoś... Zaraz zobaczycie na buzi, o co mi chodzi, dlaczego go lubię. Okej, nakładam na moją gąbeczkę. I najlepiej go nakładać gąbką, bo wtedy wygląda najnaturalniej. Także zobaczymy, jak sobie dzisiaj poradzi z niedoskonałościami. On przepięknie pachnie.
I ten podkład, jak nakładamy, czujemy, że to jest taki bardziej luksusowy produkt, naprawdę. Także chciałabym Wam w tych filmach, bo myślę, że nagramy też kolejne części, omówić właśnie najbardziej kryjące podkłady. Może zrobimy też odcinek o tych najbardziej kryjących drogeryjnych. Napiszcie mi na dole, co o tym sądzicie, czy chcecie taki odcinek. Zobaczcie już, jak pięknie kryje i on naprawdę ładnie wygląda na buzi, naprawdę naturalnie. Mimo tego, że jest tak kryjący, to jest mimo wszystko taki, ma naturalne wykończenie. Tak jak Vichy też miał dosyć naturalne wykończenie, nie był zbyt matowy, to ten tak samo. On matowi, ale nie jest taki, ale nie w taki sztuczny sposób, nie robi takiej brzydkiej maski. Naprawdę ten podkład jest fajny. Szczególnie nałożony gąbką właśnie, więc zobaczcie z bliska, jak wygląda na buzi. Moim zdaniem naprawdę nieźle wygląda. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie. I kolor jest naprawdę trafiony. Mówię naprawdę, naprawdę, naprawdę. Ogólnie powiem Wam, że się spieszę, ale stwierdziłam, że jak już i tak dzisiaj nakładam podkład, to nagram. Także tak, to jest jeden z tych moich podkładów, po które sięgam, gdy potrzebuję jakiegoś większego krycia. Oni reklamują, że to jest 24-godzinne trzymanie się na buzi. On naprawdę się długo trzyma. Może nie wygląda idealnie pod koniec dnia, ale trzyma się i nie trzeba go poprawiać. I to jest prawda. Ok, nałożę sobie troszeczkę korektora. Dosłownie troszeczkę. Fenty 200, tutaj wewnętrzny kącik. Ok, puder ten sam co wczoraj, czyli MAC, który bardzo lubię, akurat inną sztukę wzięłam, ale ten sam puder. Także myślę, że będzie fajny taki odcinek, ale o podkładach kryjących właśnie z drogerii nagram. Bo tutaj Wam pokazuję te, których używam najczęściej. Czy widzicie coś z apteki, coś z Sephory, ale myślę, że możemy kontynuować tę serię, jeżeli Wam się, jeżeli się przyjmie, jeżeli Wam się spodoba. I wtedy nagram Wam również o tych z drogerii, najtańszych, najlepiej kryjących. Wiadomo, że one nie mają takiej trwałości jak te z Sephory czy z apteki, ale wybierzemy takie naprawdę najlepsze, jeżeli macie na to ochotę. Tańsze opcje. Chociaż powiem Wam, że jestem zwolenniczką naprawdę kupienia sobie najlepszego możliwego podkładu, wydania większej kasy na podkład, bo to jest jednak podstawa, a oszczędzać można, wiecie, na innych kosmetykach, na kosmetykach do ust, na tuszu, bo tusze tanie są również bardzo, bardzo dobre. A jeśli chodzi o podkłady, no to ja najbardziej lubię te, no te, które mi się sprawdzają, te, które Wam pokazuję. Także tak wygląda na buzi po przypudrowaniu, po nałożeniu bronzera i tak już to zostawiam. Dajcie znać, co sądzicie o tym podkładzie. On się naprawdę fajnie trzyma. I widzimy się jutro w kolejnym dniu, gdzie pokażę Wam kolejny podkład, który dobrze wygląda na buzi i bardzo dobrze kryje. Buziaki! Cześć kochani, witajcie trzeciego dnia. Dzisiaj będziemy mieć trzeci podkład, omawiać trzeci podkład. Ja Wam w ogóle pokazuję wszystkie podkłady, które są bardzo trwałe, długo się trzymają, cały dzień się trzymają, więc nie musicie się obawiać, zresztą wiele razy już je pokazywałam na moich kanałach. I dzisiejszy podkład to będzie Double Wear, jeden z ulubionych podkładów wszystkich. Wiem, że są osoby, które go nie lubią, ale większość go lubi i dobrze kryje. I to jest podkład, który ja naprawdę Wam polecam użyć na ślub. Albo właśnie, albo ten, który Wam pokazywałam wczoraj, czyli Lancome, albo właśnie Double Wear będzie idealny. Będzie się trzymał cały dzień i będziecie czuć się pewnie i będzie krył przede wszystkim Wasze niedoskonałości. Mam w dwóch kolorach, bo jak byłam na zjeździe na evencie w Manchesterze, to specjalistka z marki mi dobrała 1E, nie mogę nigdy tego przeczytać, 1N2 Ecru. Natomiast ja zawsze nosiłam 1W2, czyli sand, czyli bardziej ciepły. Zaraz Wam pokażę różnicę w tych kolorach i to są dosyć popularne kolory. Ten podkład przychodzi bez pompki, więc pompkę sobie kupujemy albo w MAC-u, albo od podkładu Clinique i ona kosztuje 20 zł, albo z jakiegoś tam innego podkładu. To jest Won, który używałam zawsze. O, tak wygląda ten kolor. A ten Ecru wygląda tak, jest bardziej różowy, on jest neutralny. Także dzisiaj sobie po prostu te dwa kolory zmieszam, bo rzeczywiście ten warm jest dosyć ciepły i ja go bardziej używam w cieplejsze miesiące, jak zwykle gąbeczka. Mieszam te dwa kolory, żeby nie marnować produktu i nakładam na pół twarzy, żebyście zobaczyli, jak to będzie wyglądało. Także jest to jeden z takich podkładów, który jest lubiany, bo jest właśnie mocno kryjący, trzyma się cały dzień, kontroluje tłustą cerę, naprawdę bardziej ją matowi. Jest bardziej matujący niż te podkłady, które Wam pokazywałam przez ostatnie dni. Jeszcze jutro Wam pokażę taki podkład podobny do tego.
Jak nałożycie sobie jedną warstwę, to ta warstwa jest kryjąca, ale jeszcze nie wygląda ona ciężko. No i przede wszystkim warto właśnie nakładać gąbeczką. Oczywiście można i palcami, można i pędzelkiem, ale nałożona gąbeczką wygląda naprawdę dość naturalnie. Ona jeszcze nie zastygła. Ten podkład zastyga i wtedy już nie da się go ruszyć. Tak wygląda. Dobra, nakładamy na drugą stronę. Dajcie znać, czy lubicie właśnie double wear. No bo są osoby, które go kochają, tak jak, nie wiem, Ewa Kosmetyczny, którą pozdrawiam. Ale są osoby, które no, nie mogą go używać, mówią, że ich zapycha. Ja nie miałam takich doświadczeń, nigdy mnie ten podkład nie zapchał. A noszę go już dosyć, no dosyć często go aplikuję. Nie wspomniałam Wam też, że ja mam codziennie buzię przygotowaną, mam dobrze nawilżoną pod spodem, więc o to się nie musicie martwić. Ja nie nakładam tego na, wiecie, na suchą buzię. I to jest też taki podkład, który Wam się nie będzie transferował na Wasze ciuchy, na koszulę, na suknię ślubną. Jak teraz bym szła do ślubu, to pewnie bym użyła tego podkładu. Może jeszcze trochę chudy, w zależności od tego, jaką bym miała cerę. Chuda robi większą tapetę. Natomiast lepiej jeszcze kryje i lubię wykończenie właśnie tamtego podkładu, natomiast ten jest trochę bardziej, to jest trochę bardziej naturalne wykończenie. Ja wiem, że on się teraz świeci, ale on zaraz mi wyschnie. Nie trzeba tutaj używać już kamuflażu, bo naprawdę ten podkład mocno moim zdaniem kryje. Użyję sobie korektora pod oczy Benefit 4 Cakeless. Bardzo lubię ten korektor, bardzo. Słuchajcie, ostatnio to jest mój ulubieniec. On się naprawdę nie zbiera w załamaniach. Ten z Fenty się trochę bardziej zbiera, ten w ogóle. Jestem bardzo ciekawa, co powiecie na ten film i czy chcecie na przykład, żebym Wam nagrała właśnie o podkładach ślubnych, czy w ogóle o makijażu ślubnym. Jaki bym teraz zrobiła po latach, bo nie wiem, czy wiecie, ale mój makijaż ślubny jest na YouTubie. Teraz bym go trochę inaczej zrobiła, mogę Wam podlinkować, możecie sobie zobaczyć, bo ja ustawiłam kamerę, jak się malowałam, malowałam się sama. Teraz już prawdopodobnie bym tego nie zrobiła, pewnie bym zaufała jednak komuś, wtedy nikomu nie ufałam, jeżeli chodzi o włosy i o make-up, więc wszystko zrobiłam sama i trochę byłam, wiecie, zestresowana i w pośpiechu, wiadomo, to jest ważny dzień, ale myślę, że teraz bym jednak komuś zaufała. Pudruję tym samym pudrem, czyli MAC, i teraz jak się go upudruje, to zabieramy z niego całe to świecenie się. Widzicie? Ja go tak delikatnie pudruję z wierzchu. I to jest też puder mineralny, więc on nie jest takim cake'iem, wiecie, nie jest taki suchy, jak niektóre pudry transparentne. Myślę, że buzia wygląda dobrze. To jest naprawdę podkład mocno kryjący i lubiany przez wiele osób. Dajcie znać, naprawdę jestem ciekawa, czy Wy go lubicie. Dzisiaj do policzków użyję sobie tego zestawu Cheek Leaders z Benefitu BKA. I hulę zwykłą wezmę. Trochę ten pędzel mi ściągnął tutaj podkład, widzicie? Troszeczkę ściągnął. I w takiej sytuacji ja po prostu sobie biorę z powrotem gąbeczkę i doklepuję tutaj to, co mi brakuje. Trochę rozświetlacza, kuki i nałożę sobie jeszcze pomadkę. Albo wiecie co, na razie sobie nałożę olejek z Clarins. On trochę barwi, ale przede wszystkim chcę trochę ustanowić. Kochani, także to jest mój podkład na dziś. Double wear. Jutro Was zapraszam na kolejny, bo to nie jest koniec naszego odcinka. Jutro Wam pokażę kolejny dobrze kryjący podkład. Hej kochani, zapraszam Was na ostatni dzień z kryjącymi podkładami. Także dzisiaj będziemy poruszać kwestię podkładu, który miałam na własnym ślubie. To jest MAC Studio Fix Fluid. I to jest podkład, który możemy budować. Ma pompkę, czy on ma pompkę? Czy ją dokupujemy? Chyba ją dokupujemy. Już nie pamiętam, bo mam go dosyć długo. I na ślubie go miałam w innym kolorze, ale jak teraz patrzę na film, to wydaje mi się za żółty. Ogólnie dobrałam sobie teraz C4. I C4 to jest właśnie podobno taki dosyć uniwersalny kolor beżowy. Także czekajcie, upnę sobie włosy. Makijaż oczu już gotowy. Używałam ten żółty cień, to jest chuda tylko i wyłącznie. Tu nie ma nic więcej, tylko ten żółty cień chudy. Już go sobie niedawno kupiłam. Kreski, rzęsy z Contigo i brwi Benefit 2. To jest taki podkład, który naprawdę lubię i do niego wracam właśnie jak potrzebuję krycia. I on nałożony gąbką również wygląda naturalnie, dosyć szybko wysycha, także zobaczycie. Wiecie co? Nie mam lusterka. Widzę to tylko w podglądzie. Dobra. Lecimy z oczami, jak ten kolor teraz będzie mi pasował, czy w ogóle będzie mi pasował. No i dajcie znać, czy chcecie właśnie odcinek o kryjących podkładach z drogerii.
już mam kilka pomysłów. Rzadko używam, bo wiecie, jak mam dużo tych takich wysokopółkowych podkładów, no to zużywam je, a nie te drogeryjne. Te drogeryjne porozdawałam w rodzinie i po prostu ich nie trzymam. Ale mam swojego ulubieńca z Rimmel, mam swojego ulubieńca z L'Oreal, z Ingrid. Także jeżeli chcecie taki sam odcinek, ale żeby to była edycja drogeryjna, to dajcie znać. Tu Wam przedstawiam takie podkłady, które, no może oprócz Dermablend, bo Dermablend jest mimo wszystko taki dosyć ciężki i trochę bardziej się świeci w ciągu dnia. Ale wszystkie pozostałe, które Wam pokazałam, normalnie bym nałożyła na ślub. Także jak szukacie ślubnego podkładu, to bym Wam poleciła właśnie Lancome, Estée Lauder oraz MAC. Te trzy podkłady. I ten konkretnie właśnie miałam na swoim ślubie, tylko mówię, nie ten konkretny kolor, ale ten podkład i utrzymał mi się cały dzień i nawet jak wróciłam z naszej imprezy weselnej, jeśliśmy wieczorem do klubu, to zastanawiałam się, czy ten makijaż zmywać, bo tak dobrze wyglądał ten podkład. Także tak wygląda na pół twarzy, widzicie, że krycie jest. Jest, no nie da się mu odmówić, że krycie jest, kryje wszystko, a jest mimo wszystko w miarę rzadki i lekki. Bardziej przypomina mi właśnie Double Wear. On nie jest gęsty, to nie jest gęsty podkład. Także wszystkie trzy, które Wam ostatnio pokazałam, mają podobną formułę. Jedyny, który się różni, to jest Dermablend, ale musiał się tu znaleźć przez to, że ma naprawdę ogromne krycie. Dermablend jest takim bardziej podkładem, ja bym powiedziała, na co dzień. Wiecie, to jest jednak podkład apteczny. Wiele osób narzeka, że ich zapycha tam na przykład Estée Lauder, czy że na przykład Lancome zmienia kolor. To trzeba wszystko na sobie wypróbować. Najlepiej będzie, jak chcecie wypróbować w ogóle, chyba że moja rekomendacja Wam wystarczy, no to by mi bardzo miło, ale jeżeli chcecie wypróbować, no to udajcie się po prostu do Sephory czy do Douglasa i poproście o próbkę, o odlewkę i wypróbujcie na sobie, czy dany podkład Wam w ogóle odpowiada, jednak jest to wydatek. Jak widzicie, wykończenie nie jest wcale matowe, on zastyga, on się tak wpija w naszą skórę, ale nie jest takim full matem. Mam jeszcze tutaj podkład chudy, który chciałam włożyć do tego naszego filmu, ale jest dosyć ciężkim podkładem i naprawdę czasem wygląda bardzo ciasteczkowo, w złym tego sensie i no i nie włożyłam go do tego zestawienia, bo mimo, że jest takim super, super kryjącym podkładem, właśnie nie jest naturalny. Sephora korektor, bardzo fajny korektor, słuchajcie, zamiennik wszystkich drogich z Sephory. To jest kolor Natural 22, idealny kolor, polecam Wam serdecznie, super kryje. Naprawdę, zamiennik drogich korektorów z Sephory, wszystkich tych. Gąbeczka mi pękła. W ogóle chyba dzisiaj nagram, słuchajcie, zatrzymałam sobie wszystkie te gąbeczki i chyba nagram, wszystkie te gąbeczki z poprzednich dni i chyba nagram osobny odcinek o czyszczeniu gąbek. Właśnie tak pamiętałam, żeby ich nie myć, żeby zostawić je do filmu. Tak mi było dziwnie, bo myłam wszystkie pędzle, a ja zawsze, wiecie, po makijażu, zawsze lub co drugi dzień myję pędzle. Co drugie użycie albo co jedno. Zwykle codziennie. I było mi tak dziwnie, wiecie, nie myć tej gąbki. Ale muszę trochę pozbierać pędzli brudnych, bo chcę nagrać właśnie odcinek o suszeniu pędzli. Dobra, puder będzie z MAC-a, jak zawsze. On idealnie współgra z tym właśnie podkładem. NC25, raz używam 20, raz 25. I nie wiem, czy wiecie, ale NC znaczy natural warm u nich. A NW znaczy cold. Nie wiem, dlaczego tak jest w MAC-u. Jakoś tak jest na odwrót trochę. W każdym razie ten podkład Wam bardzo polecam. Bardzo. Jest bardzo trwały. No i nie wiem, czy ja bym go... Myślę, że ten kolor bym użyła na ślub. Tamten był za żółty dla mnie troszkę, chociaż go wtedy używałam. Byłam wtedy też bardziej opalona zdecydowanie. I myślę, że gdybym teraz szła do ślubu, to jednak tego bym użyła. Albo Double Wear, albo właśnie tego MAC-a. To byłby wybór, no ewentualnie jeszcze Lancome, nie wiem, którego bym użyła. Te trzy podkłady są naprawdę sztosem, najlepsze do ślubu. Okej, okay, i teraz jeszcze Cheek Leaders z Benefit i nakładam sobie hulę. Fajnie, że jest tu lusterko. Jak Wam się podoba żółty makijaż oczu? Fajny czy nie? Bo wrzuciłam ostatnio żółty inny makijaż na Instagrama, no to tak było pół na pół. Ale jest to makijaż, w sensie żółty makijaż, bardzo podkreśla niebieską tęczówkę. A jeszcze dołożę trochę Dallas. I Tickle rozświetlacz. Mi się nie chce pędzla zmieniać, po prostu ściskam ten, który mam. Dzisiaj Love Oil z Kielsa. Mam strasznie suche usta, coś mi łapie katar w ogóle. Więc tak, olejek coś nawilżającego.
Ten jest w kolorze cherry, ale koloru jak widzicie nie ma jakiegoś dużego. Przepraszam Was za muzykę w tle, bo możecie słyszeć. Kochani, to już cztery podkłady najbardziej kryjące, które Wam serdecznie polecam mieć w swojej kosmetyczce, jeżeli potrzebujecie krycia. Szczególnie właśnie te trzy ostatnie nadają się na wesela. Pierwszy podkład jest bardzo wydajny, więc jeżeli macie problematyczną cerę, cerę trądzikową, cerę, którą chcecie zakamuflować w jakiś sposób, to polecam Wam Dermablend tak na co dzień, właśnie nakładane gąbeczką. Natomiast na specjalne okazje polecam Wam te trzy ostatnie. Myślę, że nagram też właśnie edycję drogeryjną, bo mam również, znam również wiele podkładów kryjących i po prostu przejdę się dzisiaj do drogerii i kilka kupię i nagram taki odcinek, bo myślę, że będziecie zainteresowani tańszymi opcjami. Natomiast to są moje top wybory, jeżeli chodzi o kryjące podkłady. Cztery najlepsze podkłady. Wszystkie mają super krycie, super trwałość, trzymają się cały dzień. Ewentualnie trzeba je czasem dopudrować, ale naprawdę wyglądają fajnie na skórze i wyglądają dosyć naturalnie. Nie są takimi ciastkami jak na przykład Huda. Huda, tak jak mówiłam celowo, tu nie wsadziłam do tego naszego zestawienia, ponieważ Huda robi nam ciacho, jest mocno matowym podkładem. Tak samo Fenty, nie każdemu odpowiada, ale są to również podkłady, które są dobrze kryjące, czyli Huda i Fenty. Ale te, które dzisiaj Wam pokazałam, mogę polecić z czystym sumieniem. Dajcie znać, co o nich sądzicie, może ktoś z Was miał te podkłady. No i widzimy się w kolejnym filmie. Czekam na Wasze kciuki, jeżeli lubicie takie testy i widzimy się w kolejnym. Buziaki, cześć!